Powiecie o Struckim sztaby już odliczają dni do 31. finału, nie zapominając o emocjach związanych z tegorocznym graniem. Ci, co mogą, chętnie co roku licytują i to za niemałe pieniądze. Takie są uroki WOŚP. Dwóch panów na sali wprawiło w zadumienie wszystkich, którzy byli tego świadkami, ponieważ walczyli najpierw setkami, potem dziesiątkami, tysiącami, a potem dziesiątkami tysięcy, więc nabierało to naprawdę takiej pięknej dramaturgii z finałem 20 tysięcy i cieszę się, że takie pieniądze mogły zasilić Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z tak szlachetnym celem jak dbanie o wzrok. Gminy z terenu powiatu ostruckiego postawiły na ścisłą współpracę, co przyniosło nieoczekiwane wyniki. Jedna gmina ma lepsze walory w danym obszarze, inna ma lepsze w innym obszarze. Połączenie tego dało kwotę niebagatelną, bo to jest 52 tysiące złotych, to na mieszkańca są, licząc na te dwie gminy, to około 5 zł każdy mieszkaniec tej gminy wpłacił na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No rekord świata. Współpracują gminy, współpracują sztaby z lokalnymi instytucjami. Zaangażowanie w orkiestrę Jurka Owsiaka nadal wszyscy wykazują ogromne. Użyczane są miejsca, trwa wzajemna inspiracja. Dodatkowo też wspieramy ich, organizując całe zaplecze techniczne, przeprowadzając różne próby akustyczne, nagłośnieniowe. To wszystko zawsze jest po stronie GOK-u, a wolontariusze po prostu organizują cały finał. W tym roku koncertowano, licytowano na rzecz leczenia wzroku u dzieci. I co cieszy, od lat to głównie najmłodsi angażują się w zbiórki. Mimowolnie, nawet jak zapisałam się do prowadzę tą Wielką Orkiestrę, to biorę dzieci ze sobą. Więc od razu chcę ich wykorzystać do tego, żeby też zostali wolontariuszami. W ogóle zauważyłam zainteresowanie wśród ludzi. Jeżeli widzą małe dziecko z puszką, to z wielką przyjemnością tam rzucają te pieniądze, więc to jest naprawdę fajny też motyw do tego, żeby zachęcić ludzi do rzucania do puszki. Powiat ostrucki po zsumowaniu zbiórek w poszczególnych sztabach może pochwalić się kwotą 120 tysięcy złotych. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim sztabom, które przybyły na to zebranie powiatowe, że tak powiem, sztabów. Podsumowały swój finał i przedstawiły właśnie też swoje spostrzeżenia co do następnych finałów. I spotkanie, które odbędzie się przed 31. finałem, myślę, że będzie takim owocnym spotkaniem, że nazbieramy jeszcze więcej tych pieniążków dla WOŚP-u w powiecie ostruckim, a kwota niebagatelna, bo prawie 300 tysięcy złotych w tym roku, będzie jeszcze większa. Pomagamy sobie, włączamy się do akcji, nie jesteśmy obojętni. Bierna postawa może kiedyś niemiło zaskoczyć. Nie wiadomo kiedy, komu i jaka pomoc będzie potrzebna.